No siema, siema, dzisiaj ogólnie zaczynamy sobie w mojej przeglądarce. Tak jak wam mówiłem w poprzednim filmie, będziemy sobie przeglądać jakieś TikToki i będziemy sobie je komentować, no bo w sumie dlaczego nie? Widzę, że tutaj naprawdę nieźle zaczynamy. Dwie użytkowniczki OnlyFansa się jako pierwszy film nam wyświetliły, więc zaczynamy naprawdę bardzo super. Ma pan przepiękny samochód, chciałem się zapytać, czym się pan zajmuje na co dzień? No na przykład ty się zajmujesz na co dzień podpieprzaniem kontentu z zagranicy i robieniu tego no taki bardziej polaczkowy sposób, że tak powiem. Jako przedsiębiorca, co ja mogę wrzucić w koszty? Ojej, to pytanie, to godzinę można na nie odpowiedzieć. Powiem, że jeżeli chcecie być przedsiębiorcami, to inwestujcie w wodę gazowaną, ponieważ po moich filmach ceny ich idą naprawdę strasznie do góry. Kiedy kręcisz sobie miło TikToka i nagle widzisz, że sąsiadka z naprzeciwka widzi wszystko, co tam wyprawiasz. No w sumie jakbym był TikTokerem, to również bym się tego pewnie wstydził. A, dobra, bo to jest kolejna użytkowniczka OnlyFansa. Gdzie jestem? W moim samochodzie. Jesteśmy aktualnie w drodze do samego piekła, bo jesteś tak pijany, że nie byłeś w ogóle w stanie tam dojść. Ale tu jest brzydko, tak depresyjnie. No nie mogę To nie jest śmieszne, gwarantuję wam. Dlaczego ja mam takie dobanie for you page? Tu się dosłownie nic nie dzieje. Pewnie jeszcze dostanę milion copyright strajków pod tym filmem, ponieważ no niestety DMCA ma kontrolę nad tą muzyką. Byłbyś zainteresowany kupnem AWP Dragon Lore? Nigdy nie miałem pomysłu, jak to sprzedać, a widziałem, że z chłopakami skupujecie. A masz ją bez trade bana, Slashy? A ile kosztuje Dragon Lore'a Factory New? Strasznie mnie to ciekawi, dlaczego tu się pokazało jako waluta, mimo że to jest tylko i wyłącznie broń, która kosztuje tam swoje, co nie? Gdybyś woził się Bugatti, to by się na pewno takie coś nigdy tobie nie stało. Jak oceniasz to auto od 0 do 10? 1. No w sumie ja bym też dał jeden takiemu BMW, no bo w sumie jakby nie patrzeć, to nie do końca wygląda to, no elegancko, że tak powiem. Wygląda to jak taki wieśniacki samochód, który taki typowy łysy Sebiks by się woził. Dobra, jak oceniasz swoje auto od 0 do 10? 8. Myślisz, że inni się zgodzą z tobą? No ja się na przykład z nim zgodzę, no taka Supra, no całkiem fajna, mam takich z 5 akurat w garażu i bardzo przyjemnie mi się nimi jeździ, dlatego daję 8 na 10. Myślę, że tak. Dobra, dzięki. Jak oceniasz to auto od 0 do 10? Myślę, że dycha. Ogólnie bardzo fajny samochód. Bardzo podoba mi się ten model. Dobra, jak ocenisz swoje auto od 0 do 10? No, tak subiektywnie to bardzo będzie, ale też... No, wiadomo. 9,5, bo są małe niedociągnięcia. Myślę, że... No słuchaj stary, zgodziłbym się z tobą. Ja wiem, że to jest taki klasyczek i tak dalej, a przynajmniej na takiego wygląda. Aczkolwiek gdyby to nie było Peża, to bym się mógł z tobą zgodzić. Aczkolwiek niestety Francuzy są strasznie tragiczne, dlatego nie mogę ci dać więcej niż 5 na 10. Inni się zgodzą z tobą? Myślę, że tak, no. Dobra, dzięki. Jak oceniasz to auto od 0 do 10? Od 0 do 10? W moim mniemaniu to będzie taka czwórka, gdzieś tak z takich klasyczków, wolałbym bardziej pewnie Mustanga czy jakąś Alfa Romeo, więc... Dobra, a jak swoje auto ceni? Ty, ale on jest bazowy, on powiedział praktycznie to samo co ja. No dla mnie to tylko i wyłącznie Niemcy, Japończyki i ewentualnie parę Włochów, co nie? I jeszcze tam parę z UK, co nie? A Francuzy to weźcie, idźcie z Francuzami. Moje? 10? No pewnie, że 10. Jak da się to i więcej. No kurde, takiemu Mustangowi to ja nie dałbym dziesiątki, bo to jest taki trochę fake, kurde, supercar, co nie? To jest taki bardziej muscle car ewentualnie. Nie nazwałbym tego sportowym samochodem. A przynajmniej nie nazwałbym tego super samochodem, przepraszam. Bo to jest w sumie sportowy samochód, ale to nie jest, wiecie. No nie powiedziałbym, że jest to po prostu supercar, wiecie. Tak jak na przykład mamy moje Bugatti, Bugatti Tata. No to są takie bardziej superkary, co nie? Gruby i czerwony, jak chodzi, to sprawia przyjemność, co to? Gruby i czerwony bałwanek, misiek, nie wiem. Jak chodzi, to sprawia przyjemność, co to może być? Grube i czerwone. To jest chyba kolejna użytkowniczka OnlyFansa. No dlaczego ja mam takie pieprzone for you page? Za cholerę nie wiem. A co pan długo już chodzi? Grube i czerwone. Jak chodzi, to sprawia przyjemność. Zaraz mnie szlak trafi, słyszałem to samo zdanie już 4 razy pod rząd, po prostu mi powiedzcie, o co tu chodzi. Kurde, ale tak w sumie żarty na bok, to ona całkiem dobrze ten, jak coś to możesz mi pisać na Instagramie. Nie no dobra, bo teraz brzmi jak totalny creep, nie pisz do mnie nic. Czy to jest panisz? Święty Mikołaj. Aha, dobra, w takim razie o to chodziło, no trochę się w sumie zdziwiłem. Nie znałem tego żartu, ani tego dźwięku w sumie nie znałem, pierwszy raz takie coś słyszę. Jezu Chryste, przez chwilę myślałem, że będę musiał tutaj dać żółtego dolara. Weźcie mnie tak nie straszcie, jak nagrywacie te TikToki.
Ty, ale czemu mi no, ja tego nie rozumiem, no i teraz co ja mam kurwa zrobić w takiej sytuacji? Wiesz ile to Bugatti kosztuje? Gościu, ty chyba nie zdajesz sobie sprawy, co ty właśnie zrobiłeś. A, dobra, dobra, widzę, że ci się zbugowały tekstury, no to ty masz tutaj szczęście, zobaczcie. Zbugowały mu się tu tekstury, masz szczęście, jakbyś mi rozbił to Bugatti, to byś się nigdy w życiu nie wypłacił. Jezu Chryste, czemu kurwa mam takie filmy na For You Page? Przestańcie takie coś przesyłać! To nie jest prawda, zaufajcie mi. Jezu Chryste. Większość Polaczków jak zobaczy ten film, to się chyba popłacze. Jezu Chryste. Co ty robisz z tymi butelkami? Człowieku, jesteś normalny? O, to się nie rozbiło, to przynajmniej tyle chociaż. A to się od razu rozbiło. Słuchaj, jakbyś tutaj, nie wiem, dał wodę gazowaną albo jakiegoś Don Perignon, to by ci się w życiu te butelki nie rozbiły, gwarantuję ci. nie wiem dlaczego ludzie mają takie coś w głowach i nagrywają takie filmy, ale w sumie to nie było najgorsze, mogę to nawet polubić. Już ja chcę wysiąść, ale już się nie da teraz. Boże, jakie to nudne. A ty ile gościu masz lat w ogóle, że ty się boisz zjeżdżać kolejką górską? Masz 5 lat? Wyglądasz mi na jakieś 25, po co ty się boisz? Nic ci się nie stanie, tylko po prostu trzymaj tutaj ręce i będzie wszystko git. Jakbyś teraz wysiadł, to by chyba... To już byś chyba nigdy nie wysiadł. Jakbyś teraz wysiadł, to byś chyba... To chyba już by było po tobie. Nie wiem w sumie, jak teraz oni są wysoko, ale wygląda na to, że zaraz będą zjeżdżać. Ogólnie nie wiem, czy zjeżdżaliście kiedyś. Mam nadzieję, że tak, bo to w sumie całkiem dobra zabawa. Ale jak się zjeżdża już właśnie tak z górki, to jest kurde jakaś masakra, co nie? W sensie nie chodzi o to, że się boisz wysokości, tylko prędzej boisz się, a przynajmniej ja tak miałem, że albo się nie złapiesz, albo przywalisz w łeb, albo to ci po prostu, albo źle się zapiałeś. To jest najgorsze uczucie, co nie? Wiecie, co jeszcze czułem? Czułem się zajebiście, ponieważ tak mi oczy przewiało, że nie wiem, chyba mi wyschły totalnie. To było zajebiste. Polecam wam w sumie przejeżdżać się na takich kolejkach górskich. Bardzo spoko sprawa. No słuchaj, no ja nieważne co tak naprawdę robię, to wyglądam w bardzo podobny sposób. No po prostu jestem najlepszy, no co ci mogę powiedzieć. Chłopaki, dlaczego wy nie handlujecie truskawkami? Porobiliście prawo jazdy, macie 19-20 lat i dalej leżycie do góry dupami w pokojach, gapiąc się w telefon. Już kiedyś powiedziałem, że to jest odbezpieczony pistolet przyłożony do waszej głowy i kiedyś któremuś wypali, czego nie życzę. Nie słuchajcie tego pana, jeżeli będziecie chodzić na truskawki, to będziecie wynosić jakieś, nie wiem, może 1500 zł miesięcznie, co jest tak trochę... Za tyle godzin roboty, to ja nie wiem, czy to jest cokolwiek warte. Także nie słuchajcie się go, zobaczcie czym on się wozi, nie widziałem, żeby jakiekolwiek Bugatti tak wyglądało, dlatego nie słuchajcie się go. Ty, bo to jest Nikita. W ogóle chcecie, żebym ja się wypowiedział o całej tej sytuacji, co tam się w ogóle stała? Bo coś tam słyszałem, że coś pomiędzy Nikitą, jakimś Magikalem i Ferrari mi się stało. A poza tym polecam ci ogólnie, nie żebym teraz jakoś, nie wiem, blackmailował tą firmę czy coś, bo blaki też w sumie nie są aż takie złe. Ale po prostu polecam ci kupować Red Bulle, ponieważ Red Bulle są najdroższymi energetykami w Polsce chyba, jakie możesz kupić. Zwłaszcza te smakowe, naprawdę zajebiste są. Polecam ci kupować sobie Red Bulle. Jak usłyszałem, że Fagata poleciała, to po prostu mi się odechciało już nagrywać tych TikToczków. Nigdy nie kupujcie OnlyFansa żadnej takiej lambedziary, ponieważ będziecie tego żałować. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, jeżeli tak, to pamiętajcie, aby zostawić suba oraz lajka, będzie mi bardzo miło. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć.